A czyje wsparcie okazało się dla Was największym zaskoczeniem? Tego typu programy czasami też weryfikują pewne rzeczy. Niektóre rzeczy zaskakują, na przykład wsparcie, doping od... Moi drodzy, wielkie gratulacje. Dziękuję. Podsłuchałem to, co mówiłaś przed chwilą, że nie ma w tym programie wygranych i przegranych. Trzecie miejsce, fantastyczny debiut. Jak się czujecie tuż po poznaniu werdyktu? Chcesz, żebym ja powiedział? Tak, proszę, tak dobrze ci szło. Ja się czuję naprawdę spełniony. Wiem, że Julia też się czuje spełniona. My jesteśmy przeszczęśliwi tym, jak zatańczyliśmy, jak wzruszyliśmy publiczność, jakich emocji dostarczyliśmy, bo w tym programie to jest najważniejsze, aby tańcem zachwycać. I jeżeli zachwyciliśmy kogokolwiek z Państwa, to jest dla nas największa nagroda. Tak. No, nawet tutaj, jak wychodziliśmy, jak był ogłoszony werdykt, potem podchodzili do nas ludzie, to mówili, że i płakali, i mieli gęsią skórkę, mieli ciarki. Jeszcze nie zdążyliśmy zerknąć w telefon, tam pojedyncze widziałam komentarze, ale tam też była masa odebranych emocji dzięki tym emocjom, które my próbowaliśmy przekazać naszym tańcem. No i się udało. Ja czuję się spełniona. Zresztą, no tak, do mnie nie dochodzi, że to już był ostatni odcinek, ale chyba przez całą tą edycję, z każdym kolejnym live'em. Czułam się coraz silniejsza, ale też coraz bardziej jakaś taka zadowolona z tego wszystkiego, jak to wygląda i no po prostu jestem zadowolona z siebie, dumna z siebie, dumna z ciebie i bardzo wdzięczna tym wszystkim osobom, które tak nas wspierały od samego początku. Jestem w szoku. Naprawdę, mieliśmy masę wsparcia. Dzięki raz jeszcze. To jest chyba najważniejsze. A co okazało się w takim razie dla Ciebie największym zaskoczeniem w Tańcu z Gwiazdami? Ojejku, też mi się wydaje, że już to opowiadałam, ale chyba to, ile w stanie jest znieść wysiłku fizycznego organizm. Wcześniej sobie nie zdawałam z tego sprawy. Też nigdy nie uprawiałam sportu aż tak intensywnie. A tutaj nie było też opcji na regenerację, były eksploatowane zupełnie inne partie mięśni, aniżeli te, do których byłam przyzwyczajona i tak, chyba taka sprawność fizyczna i wytrzymałość organizmu, to mnie zdziwiło. No i ten czas. Czas na przygotowanie tańca, bo idąc do programu, tak mam, okej, tydzień, dobra, 6 dni, no bo 7 jest jakby już występ, trzeba zaprezentować, a tutaj nawet spotkałam się z czymś takim, że mieliśmy 2,5 dnia na, proszę Państwa, 2 tańce. I udało się i ogólnie tutaj 4 dni są. Jakby ktoś się kiedyś pisał tutaj, na ten program, no to 4 dni trzeba ogarnąć choreografię. I bez zajętości dodatkowych, nie, Julia? Tutaj też można wspomnieć o tym, że ja uważam, że w tym programie do finału, bądź do finału można powiedzieć tak, dochodzą ludzie, którzy są też bardzo zorganizowani, ale też silni psychicznie, ponieważ ten program wymaga bardzo dużo stresu i, znaczy może nie stresu, tylko po... Radzenia sobie z tym stresem, ponieważ ten stres jednak... chcąc, nie chcąc, towarzyszy przy programie na żywo, więc tutaj to nie jest łatwe, tak jak się to wydaje wszystkim i jak to wygląda na ekranie. Dochodzi się do właśnie takiego momentu po którymś tam odcinku, że nawet już nie tylko to ciało, nie tylko te umiejętności do zapamiętywania kroków i tak dalej, co jeszcze psychika odgrywa dużą rolę, bo tutaj krążą legendy, czy to przy 3, czy przy 4, czy przy 5 odcinku przychodzą te kryzysy i mają je wszyscy. Mam dosyć, rzucam to, koniec, nie dam rady i faktycznie to jest. I nie to, że u jednej osoby, drugiej, trzeciej, tylko wszyscy to mieli, dosłownie. Ale w ogóle wydaje mi się, że dzisiejszy freestyle, ten taniec, który zaprezentowaliście jako ostatni, był trochę taką metaforą waszej drogi w Tańcu z Gwiazdami. Jeżeli to tak jakby zrozumiałeś, to jestem jeszcze bardziej dumny. Tak, to jeszcze jestem. No to jest piękne, ponieważ to był mój zamysł, żeby tak wybrzmiała ta choreografia. Jeżeli ty tak zrozumiałeś to bez konsultacji i rozmowy z nami wcześniej, a wiem o tym, no to jest dla mnie największa nagroda, ponieważ tak w tym tańcu chciałem przekazać właśnie drogę, jaką Julia pokonała w tym programie przede wszystkim. A czy macie już jakieś zaplanowane wakacje? Jakiś odpoczynek w najbliższym czasie? W sensie w głowie tak, ale że jeszcze tak fizycznie to nie. A ty, Michał? No ja jeszcze, wiesz, też myślami nie jestem na wakacjach, ponieważ tutaj do końca byliśmy zobligowani programem i staraliśmy się tutaj dopiąć każdy ostatni guzik, ale no teraz pewnie na dniach coś będę myślał o tym.
Dziś wygrali Anita Sokołowska i Jacek Jeszkę. Co waszym zdaniem sprawiło, że ludzie zagłosowali właśnie na nich? Ciężko tak powiedzieć. Wiesz co, no tak, no bardzo trudno powiedzieć, wiesz, może obecność różnych innych, nie wiem, programów albo filmów, w których Anita, wiesz, występuje, ponieważ jest to jednak zbiór ludzi, którzy głosowali na nas, bądź w telewizji, ten, tak? Więc tutaj uważam, że to nie ma gorszych i lepszych. Anita świetnie zaprezentowała się w swoim tańcu, tak. Pracowała naprawdę bardzo ciężko i ja uważam, że również zasłużyła na ten finał, tak jak i każda, uważam, z trzech dziewczyn, która była w finale, i Julia, i Roxana również, a tutaj zwyciężyły ta ilość SMS-ów. Mhm. A czyje wsparcie okazało się dla was największym zaskoczeniem? Bo widziałem, że na przykład w mediach społecznościowych oprócz Dody wspierała was Cleo. Cleo zresztą wspiera nas od samego początku, bodajże od pierwszego odcinka, za każdym razem publikowała i bardzo dziękuję. W ogóle tego typu programy czasami też weryfikują pewne rzeczy. Niektóre rzeczy zaskakują, na przykład wsparcie, doping od przeróżnych osób, na przykład mnie tak realnie zaskoczył i jestem bardzo wdzięczna i bardzo mi miło, że nas tak wspierali. No, nie zawiedli, w szoku jestem. To muszę zadać wam to pytanie, jak czujecie się z tym, że wasza relacja jest wiecznie rozkładana na czynniki pierwsze? Przez internautów, przez media, przez dziennikarzy? No, bo oboje jesteśmy singlami, może tutaj, no... Jeszkę, no, żona, dziecko, wiesz, Anitka, więc jakby tam się to nie klei. To inni też są gdzieś tam w związkach i może też to, no, każda edycja od pierwszego odcinka ma gdzieś jakieś tam swoje romans. Meci, tak. Chyba już kilka tych romansów było kreowanych akurat w tym sezonie. Jezu, już chyba nawet obniżam głos. Musimy kończyć. To jeszcze ostatnie pytanie w takim razie. Michał, wydaje mi się, że ty masz ogromny szacunek do kobiet i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że to zasługa twojej mamy, która zawsze jest tutaj obecna na nagraniach. Wydaje mi się takim kolorowym ptakiem. Jaką ty masz właśnie relację ze swoją mamą? Tylko powiem, popieram. Tak, no wiesz co, no, mama jest bardzo ważną osobą w moim życiu i wiesz, wiele rzeczy mnie nauczyła i dozgonnie jestem za to wdzięczny i może dlatego, że takie wyciągnąłem wzorce z domu, to takim jestem człowiekiem. No. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Ty też leć do swojego synka, no bo tutaj kolejka, a wiadomo, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Jeszcze raz gratuluję i do zobaczenia. Dziękuję ślicznie. I guzika wcale nie widać. Skoro mówimy to blogerką modowato, to dzięki bardzo. Dostałem błogosławieństwo. Tak. Pamiętaj, kadrowujemy, bo z emocji rozwrywałem sobie guzik w marynarce. Tak, ja mam taką ładną sukienkę. No to prawda. No, pokażcie niestety. Ten guzik. Nie widać? W sumie blogerka modowa mi to mówi. Tak, jest że... okej. Okay. To jest okej. Okay. Tylko ty to wiesz. Tak tylko jak mi mówił Michał, pomyliłaś kroczek, tylko ty to wiesz. Już nie tylko ja, już inni wiedzą. Wszyscy wiedzą, wy wiecie, ludzie wiedzą. Dobra.